Ja uważam, że jest to sukces. Jest to sukces, ponieważ to widzieliśmy, co zrobił Michał w tej końcówce, no to było naprawdę imponujące, bo stracił ponad minutę na podjeździe, jechał swoim tempem, prawda? Nie wytrzymał tempa tych pieszych, nie wytrzymał tych skoków, no ale później na zjeździe nadrobił ponad 30 sekund, czyli naprawdę musiał pojechać niesamowicie. Inny by odpuścił, już by nie podejmował walki, no jechałby swoim tempem, a on jednak utrzymał tą stratę w okolicach gdzieś tej minuty, ale ze zjazdu, tam gdzie się lepiej czuje, bardzo, bardzo mocno nadrabiał i to pokazuje naprawdę jego wielkie możliwości. Ja bardzo lubię styl ścigania Michała, bo on jest bardzo czujny. Jemu tutaj tak de facto brakuje jeszcze trochę doświadczenia i trochę tej kropki nad i. Cały czas był tam z przodu, widział, kontrolował, cały czas jest czujny, załapał się w tą ucieczkę, także na pewno jest to zawodnik, który jeździ bardzo, bardzo tak bojowo, a tak, no, dostarcza nam naprawdę wielu radości.